Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj, kochani, w ten sobotnie przedpołudnie chciałbym zabrać was do naszego fragmentu Ewangelii Mateusza, do 6 rozdziału, w którym to rozważamy oczekiwania Pana Jezusa w stosunku do swoich uczniów i naśladowców. I dzisiaj fragment, którym zapisany jest od 16 wersetu, a brzmi tak: a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie ci widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A więc widzimy, że dzisiejszy fragment mówi nam o tym, że Jezus oczekuje od nas tego, żebyśmy pościli. Bo widzimy w tym fragmencie, że Pan Jezus mówi apostołom: gdy pościcie, to bądźcie tacy i tacy. Gdy pościcie, to bądźcie normalni, nie udawajcie, nie pokazujcie, nie bądźcie obłudni, nie pokazujcie na zewnątrz, że teraz macie czas postu, że teraz macie taki czas bliskiej społeczności z Panem, ale bądźcie normalnymi ludźmi, zachowujcie się normalnie, nie na pokaz, aby to Bóg widział ten czas waszego postu, aby Bóg widział szczerość waszego serca, aby Bóg widział, że nie robicie tego na pokaz, ale faktycznie chcecie nastawić swoje duchowe uszy i w szczerości serca stawać w takiej bliskiej społeczności z Panem i oczekiwać tego, czego Bóg, co Bóg będzie do nas mówił. A więc Pan Jezus zachęca nas jako swoich uczniów do tego, żebyśmy pościli, ale żebyśmy nie byli smutni, smętni, obłudni w tym poście, ale żebyśmy byli normalni i w szczerości serca pościli przed Panem. Bo Bóg, który jest w ukryciu, widzi i odpłaci tobie. Kochani, dzisiaj tyle w słowie na dobry dzień. Chciałbym was zaprosić również na jutrzejsze nabożeństwo, na 10:30, na transmisję, która będzie na YouTubie i na naszym kanale Facebookowym. Będziemy mówić jutro o ostrzeżeniach dla hipokrytów. Będziemy mówić jutro o świetle, będziemy mówić jutro o tym, że w Chrystusie mamy wszystko. Więc zapowiada się ciekawy temat. Bądźcie z nami, a dzisiaj życzę wam radości w Panu i do zobaczenia jutro na transmisji, a w poniedziałek, jak Bóg pozwoli, w sobie na dobry dzień.